Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wymienić dysk twardy w klawiaturze laptopa Asus Transformer Book T100. Tutaj mamy ten model. Tutaj mamy dysk SSD, akurat 120, ale można dowolny inny sobie wsadzić. Można także wsadzić dysk typu HDD, czyli twardy lub półprzewodnikowy. Ważne, żeby miał interfejs SATA. OK. Tak więc zabieramy się za otwarcie klawiatury w celu wyciągnięcia dysku 500 GB HDD i wsadzenia tego dysku, jaki tutaj mamy. Najpierw jeszcze pokażę Wam dysk, jaki jest tutaj zainstalowany. To jest dysk o pojemności 465 GB. Obok mamy po lewej stronie dysk C, partycję, to jest dysk EMMC. Wymieniamy ten po prawej stronie 465. OK, wyłączamy system. Wyciągamy ekran, czyli nasze źródło zasilania, odkładamy na bok, najlepiej jeszcze dalej, albo przynajmniej drugą stroną, żeby przypadkiem nie uszkodzić ekranu. OK, mamy klawiaturę. Co nam będzie potrzebne do wymiany dysku? Na pewno śrubokręt, krzyżak, aby odkręcić zaraz śrubki wszystkie, które będą widoczne. Na pewno przyda się karta typu karta kredytowa, czy karta z karty SIM, czy też taka jeszcze cieńsza karta doładowująca. Ona będzie idealna, aby wsunąć się tutaj w plastiki, żeby odgiąć przynajmniej kilka pierwszych zaczepów po odkręceniu śrubek. Nie róbcie tego metalowymi elementami, jak na przykład śrubokrętem, ponieważ uszkodzicie sobie plastikową obudowę dookoła, a to na pewno estetyczne nie jest. Zauważyłem w niektórych poradnikach, że ktoś wpadł na taki pomysł. Jest to skuteczne, ale zwykle zostawia ślady montażu lub demontażu. OK, więc tak, obracamy naszą klawiaturę do góry nogami. Odkręcamy wszystkie widoczne śrubki najpierw. Bardzo istotne jest, abyście mieli śrubokręt idealnie dostosowane do tych śrubek. Jeżeli będziecie mieli krzyżaka na przykład za małego, to uszkodzicie sobie główkę śrubek, jakie macie tutaj wkręcone. Dlatego też wybierzcie odpowiedni śrubokręt z odpowiednim bitem, żeby nie uszkodzić żadnej śrubki, bo potem jej nie odkręcicie. Ja mam taką metodę, że zanim odkręcę śrubkę, najpierw śrubokrętem dociskam śrubkę mocniej, odkręcam pierwszy kawałek, a potem już idzie bez problemu. OK, wszystkie widoczne 6 śrubek już odkręciłem, żeby one zaraz nam gdzieś nie poodskakiwały. To już teraz powyciągam je, albo za pomocą śrubokręta, który jest lekko namagnesowany. Niestety ten akurat jeszcze nie jest. Albo po prostu przerzucam obudowę w tą stronę, lekko ją postukam i wszystkie śrubki wypadają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zero problemu. Odkładamy śrubki na bok. Teraz musimy dobrać się jeszcze do dwóch śrubek, które są ukryte pod tymi gumowymi dwoma tu elementami. Znowu nie używamy, staramy się nie używać jakichś metalowych śrubokrętów, tylko staramy się podważyć te gumowe elementy za pomocą właśnie takiej karty doładowującej. One są przyklejone na taśmie dwustronnej, te elementy, i można je bez problemu ściągnąć, te gumowe. Nas interesują tylko te dwa po stronie elementu mocującego. Podważamy taką cienką kartą, wsuwamy się tą kartą jakoś głębiej, 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 aż w końcu udaje nam się ten gumowy element po prostu odkleić.
Jeżeli taka karta jest trochę za słaba, zbyt giętka i nie daje sobie rady, nie sięgajcie dalej po żaden śrubokręt, tylko weźcie grubszą kartę, którą sobie jakąś przygotowaliśmy, na przykład kredytową. Wsuwamy ją. I nią staramy się odgiąć gumowy. O, i bez problemu już. Możemy. Odkleić gumowy element. To jest bardzo istotne, żeby nie używać śrubokręta, bo bardzo prawdopodobne, że uszkodzicie po prostu tutaj obudowę plastikową. Tak wygląda ten gumowiec. Jest dwustronny, więc bez problemu możemy go jeszcze raz potem zamontować na swoje miejsce. Odkładamy go na bok. Tu jest ta ukryta śrubka i to samo robimy z drugiej strony. Czyli wsuwamy kartę, a potem podważamy. Ok, już prawie. I już mamy podważone. Tak wygląda nasz element gumowy, który właśnie wyciągnęliśmy sobie. Bez problemu można go jeszcze raz wstawić i nic nie uszkodziliśmy. Żadnego tutaj dookoła elementu. Ok, teraz zabieramy się za odkręcenie tych dwóch śrubek jeszcze. Ok, i wysuwamy sobie albo za pomocą śrubokręta, albo delikatnie przechylając. Zauważcie, że te dwie śrubki, które tutaj teraz wykręciliśmy z tych tu miejsc, one są troszeczkę inne. One są po prostu srebrne. A tamte śrubki są czarne. Dobra, to jest mało istotne, ale ważne, żeby ich na odwrót nie powkręcać, bo uszkodzimy gwinty. Dobra, tak więc gumki są ściągnięte. 8 śrubek odkręconych. Karty się bardzo przydały. Śrubokręt. Także teraz musimy dostać się do wnętrza tej klawiatury. Aby tego dokonać, musimy podważyć tutaj obudowę. Ona teraz się trzyma tylko i wyłącznie na zaczepach, przepraszam. Oczywiście znowu karta. Próbujemy najpierw jakąś taką bardziej elastyczną. Bardzo się też przydaje, jak ktoś na przykład gra na gitarze, wtedy taki ten plasticzek do grania, ten listek bardzo się przydaje. Ok, próbujemy wsunąć kartę. Tutaj trzeba cierpliwości do takich zabaw, żeby po prostu nie uszkodzić obudowy. Ok, zauważcie, że tu na przykład w sam róg wystarczy w ten sposób wsunąć kartę. Tak po prostu jakbyśmy chcieli uciąć coś. Już się dostaje do wnętrza. I udaje nam się już pierwsze podważanie zrobić. Zaraz wam pokażę. Jeżeli się nie uda, nie ma się co załamywać, wtedy skorzystamy z drugiej karty. Na przykład takiej aero. Wsuwamy ją obok. Troszkę z tym trzeba cierpliwości. Chodzi o to, żeby nic nie uszkodzić na siłę. Ok, tą kartą aero bez problemu sobie poradzimy, skoro tamta była za cienka. Odchylamy i już mamy kartę aero w środku. Ona jest znacznie twardsza, więc ją bez problemu wyciągniemy. O, w ten sposób. I już słyszymy, jak zatrzaski zaczynają puszczać. Więc lecimy po kolei z tą kartą. Coraz to niżej. Podważamy. Dalej. Podważamy. Dalej. Podważamy. Słyszycie, jak po kolei zatrzaski puszczają. Robimy to wszystko elastycznie, nie uszkadzając obudowy.
żadnymi metalowymi elementami. I tak co kawałek. Już mamy chyba wszędzie, więc teraz w drugą stronę. Trochę to dłużej trwa niż śrubokrętem, ale widziałem jak inni robili śrubokrętami i zazwyczaj obudowa już nie wygląda potem zbyt ciekawie. A chyba nie o to tu chodzi. Robi się to naprawdę powoli, komfortowo i nie trzeba tu jakoś specjalnie użyć siły jakiejś czy coś takiego. Zobaczcie, już mamy ten bok dość znacząco otworzony. Wydaje mi się, że jakbym już teraz tu odchylał, to karta nie będzie potrzebna, ale po całym obwodzie lepiej kartą przelecieć, żeby wszędzie zaczepy puściły, wtedy będzie znacznie komfortowo. Zobaczcie, ja tylko wsuwam karty, ja nie muszę już tu nic zrobić, tylko po prostu jadę z tą kartą coraz dalej, a zaczepy jeden po drugim puszczają. Ok, lecimy jeszcze ten ostatni bok. Jak słyszycie, ja tu nic nie robię, tylko po prostu przesuwam kartę. Ok, dobra, to by było na tyle, myślę. Chyba tych już tu zaczepów nie trzeba, same odskoczą. Sprawdźmy. Odkładamy naszą kartę. Aero, dzięki Aero. I zobaczcie. Ja tutaj może bardziej Wam pokażę w ten sposób. Zobaczcie, jak wygodnie będzie się ściągało. Widzicie? Teraz tylko wystarczy delikatnie. O, zobaczcie, samo się otwiera. I w taki sposób zalecam Wam ściągać obudowę. Żadnych śrubokrętów, bitów i innych cudów proszę nie używać. Bo tylko sobie możecie uszkodzić obudowę. Ok. Tu jest nasz dysk twardy. Może go przybliżę, pokażę Wam. I tu teraz taką ciekawostkę Wam powiem. Dysk twardy jest to dysk HDD, czyli dysk Hard Disk Drive. On jest, on ma interfejs SATA. Jednakże ten interfejs SATA połączony jest z naszym komputerem za pomocą USB 3.0. Procesor Intel Trail, przepraszam, nie ma w architekturze obsługi interfejsu SATA. W związku z tym jest tu taka przejściówka. Idzie sobie tu i ta płytka, ona jest takim kontrolerem USB 3.0 na SATA. Dlatego ten dysk jest widoczny w dyskach USB, jeżeli sobie spojrzymy w menedżer zadań. Ok, zabieramy się teraz za wyciągnięcie tego dysku. Wystarczy odkręcić cztery czarne śrubki. Jeszcze raz przypominam, abyście użytkowali śrubokręta, który jest idealnie dostosowany, idealnie pasuje do śrubek. Przed odkręceniem pierwszej śrubki pierwszy raz naciśnijcie lekko na nią, łatwiej się odkręca. Wszystko chodzi o to, żeby tej główki śrubokręta po prostu nie uszkodzić. Ok, cztery śrubki tu mamy odłożone. Starajmy się segregować śrubki grupami. Chodzi o to, żeby pamiętać, gdzie dana śrubka, która śrubka gdzie była po prostu przykręcona. Ok, możemy teraz dysk wysunąć w lewo, czyli jak tu mamy gniazdo SATA, w lewo. Czyli wystarczy po prostu nacisnąć. Ok, dysk już jest uwolniony. To jest nasz dysk 500 GB. No zobaczcie sobie. SATA 3, 6 gigabitów na sekundę. SATA 3 właśnie ma takie parametry, czyli SATA wersja 3, Revision 3. 5400 obrotów, 500 gigabajtów, 700 mA. Czyli dość ekologiczny, tylko ekonomiczny dysk, jeżeli chodzi o zużycie prądu.
ale nie jest jakoś specjalnie wydajny. W związku z tym wielu użytkowników Asusa T100 nie szczędzi pieniędzy na to, żeby na przykład zamienić go dyskiem znacznie szybszym, znacznie wydajniejszym, na przykład takim Kingstonem lub innymi OCZ-ami. Wielu jest producentów, Samsung Evo, o pojemności taką, jaką im pasuje. Tutaj akurat jest tylko 120, ale jeżeli ktoś oczywiście chce na przykład, nie wiem, 240, 480 czy jeszcze większe dyski, one są dostępne na rynku, tylko są troszeczkę drogie. Ale jeżeli ktoś potrzebuje, to bez problemu sobie kupi. Taki dysk można zamienić dyskiem albo takim talerzowym, magnetycznym, albo półprzewodnikowym, w którym nie ma żadnych elementów ruszających się i jest po prostu lżejszy. Jest bezpieczniejszy, lżejszy i tak dalej. Dobra, ten dysk teraz chcemy zamontować, więc wystarczy, że go po prostu wsuniemy do portu SATA. Tylko, żeby nam tutaj jeszcze nic nie latało, nie uderzało, zobaczcie. I tak dalej. Czyli żeby w porcie trzymał się bezpiecznie, stabilnie, mimo że my ruszamy tym laptopem i tak dalej, to musimy założyć jeszcze tą ramkę, która tutaj jest. Czyli te dwie końcówki. Jeżeli tego nie założymy, to ten dysk będzie sobie tutaj latał. W związku z tym odkręcamy teraz z tego dysku, który tutaj był, z tego, pierwszą ramkę, czyli te dwie śrubki. W ten sam sposób, jak wykręciliśmy, tą ramkę mocujemy. W ten sposób, jak widzicie. Oczywiście, żeby wygodnie to zrobić, lepiej dysk wysunąć. Ja tylko pokazuję, o co tu chodzi. O, tu przykręcacie dwie śrubki i dwie tu z boku. Te dwie śrubki ja sobie dam tu na bok teraz na chwilę. Tu dam sobie tą ramkę, wysunę dysk, przyłożę. W ten sam sposób, jak w tamtym dysku to było. Śrubkę przykręcamy. I to samo robimy z drugiej strony, z tym dyskiem. Odkręcamy. Ten element. Odkładamy dysk. Przykładamy. I wkręcamy śrubkę. Sorry, że ten film taki długi, ale chciałbym, żeby każdy etap po prostu wykonał dobrze, poprawnie, o niczym nie zapomniał i nie uszkodził po prostu swojego laptopa żadnymi elementami metalowymi, jak właśnie śrubokrętem otwieranie obudowy. Ok, tak więc teraz już mamy na pewno założone tak jak trzeba te ramki. Dysk już jest ten wolny, możemy go wtedy, tą 500 na przykład możemy sobie wykorzystać do takiej na przykład obudowy, wsadzając za 20 zł i wtedy mamy normalny dysk zewnętrzny 500 GB na USB. Dobra, ten dysk sobie odkładamy. Ten SSD wsuwamy. I śrubki tutaj, te cztery wkręcamy, te czarne. Raz. Dwa.
3. O, przepraszam. I w tym momencie mamy pewność, że dysk jest zamontowany tak jak trzeba. OK. W tym momencie mam zamontowany już dysk SSD i możemy zamykać naszą obudowę. Żeby zamknąć naszą obudowę, wystarczy nałożyć obudowę. Ja wam pokażę te zaczepy może jeszcze w obudowie, może będzie to dobrze widać, które puszczają, gdy my sobie tutaj, chociaż nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu są te zaczepy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jest ich bardzo dużo dookoła. Na całej długości jest tych zaczepów sporo. Tutaj są najmniejsze, jeżeli chodzi o obudowę w tym miejscu. Są najmniejsze i tu najłatwiej podważyć. I też tędy zaczynaliśmy od rogów. Bo te zaczepy są tutaj po prostu najmniejsze. OK, nakładamy obudowę. I teraz, aha, jeszcze jedna bardzo istotna informacja, zapomniałem powiedzieć. W Asusie Transformer Book T100 potrzebny dysk jest o wysokości 7 mm. To jest ważne. 7 mm. Jeżeli zastosowalibyśmy tutaj dysk większy, czyli ten może nie standardowy, ale ten drugiego rodzaju, czyli 9,5 mm, on by tu nie wszedł. Nie bylibyśmy w stanie go sobie tutaj zamontować. Po prostu nie wsunąłby się tutaj w te miejsce. Zobaczcie. Tu mamy dysk 7 mm, tu 9,5. Musicie uważać przy zakupie, żeby kupić 7-milimetrowy dysk. One są, reszta wszystkich wymiarów jest identyczna. Problemem jest tylko wysokość. Zobaczcie. Tu mamy dysk na dole, ten oryginalny, który tu był, 500, a tutaj mamy jakiś tam inny 9,5 mm. Ten dysk po prostu się tutaj nie wsunie. Nie da rady go wsunąć. On jest za wysoki. A przez to, jak nie wsuniemy, to nie możemy go zamontować. No i oczywiście nie bylibyśmy w stanie obudowy wsadzić. Dlatego dysk musi być 7 mm. Ten nie. Ten jest za gruby. Za gruby. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Tak więc przy zakupie, gdy spoglądacie na dyski, macie w wymiarach wysokość jako trzeci parametr, to 7 mm. Tak samo SSD i tak samo HDD. Trzeba na to uważać. OK. Zabieramy się teraz za naszą klapkę. Przykładamy sobie klapkę. Ona idealnie pasuje. Wystarczy, że teraz ponaciskam. I ona już sama będzie się trzymać na samych zaczepach. OK. Zobaczmy teraz, czy już na samych zaczepach trzyma się wszędzie, czy jeszcze gdzieś potrzeba. O, zobaczcie. Wskakuje wszędzie. Bez najmniejszego problemu. I tak naprawdę nawet śrubek byśmy nie musieli wkręcać, ale oczywiście trzeba je wkręcić. OK. Nasza obudowa wszędzie już się trzyma. Możemy założyć teraz część tabletową, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Dopiero wówczas możemy sobie przykręcać te śrubki. Czyli wkładamy. System Windows jest na partycji, na tym dysku eMMC, czyli na partycji C, więc nie ma to kompletnie wpływu na ten dysk, który jest tu zamontowany. Przypominam, że on jest podłączony do tableta za pomocą USB. To, że wpinaliśmy go w SATA, tam jest potem adapter i reszta idzie po USB 3.0. OK, włączamy laptopa. OK, już się uruchamia. Zejdźmy sobie tutaj z kamerą, żebyście mogli zobaczyć. Okay. Jak to się będzie prezentować. Od razu znika ten taki efekt, jak był przy dysku HDD, tego uruchamiania się tego dysku, rozkręcania tego takiego. Po prostu ten dysk jest, jeżeli chodzi o SSD, jest kompletnie bezszelestny,
A druga sprawa, czas dostępu do danych jest ekspresowy, w związku z tym korzystanie z danych na tym dysku jest dla nas znacznie bardziej komfortowe, znacznie wydajniejsze, no i oczywiście zalecane. Jeżeli macie trochę więcej pieniążków i chcecie zainwestować w jeszcze wyższą wydajność w Asusie Testo, to oczywiście zachęcam Was do tego.